tym żyje Łódź. Żyje Łódź. Michał Świętosławski, zapraszam. Pady, przewroty, a nawet dźwignie obezwładniające to kurs samoobrony dla łodzianek. Zajęcia poprowadzi doświadczony instruktor, który na co dzień współpracuje z policją. Uczestniczki szkolenia przećwiczą podstawowe chwyty samoobrony, które pomogą bezpiecznie dotrzeć do domu, mówi Radosław Gwiz z Komendy Wojewódzkiej Policji. Chodzi o to, aby przygotować każdą z pań na spotkanie z jakimś agresorem, z chuliganem. Chętne łodzianki na kurs samoobrony mogą zgłaszać się do Komendy Policji na Sienkiewicza. No od samego spoglądania na to, co za oknem, może zepsuć się humor, zachmurzenie duże i na dokładkę jeszcze padający deszcz. Tak wygląda dziś łódzka pogodowa rzeczywistość. Sytuacja może trochę poprawić się około południa, ale na dłuższe chwile ze słońcem raczej nie ma co liczyć. Co innego z parasolem. Rzut oka na termometr, ten pokazuje 16 stopni. Korkuje się Piłsudskiego przed Kopcińskiego w stronę centrum, tak samo Legionów przed Włókniarzy oraz Rydza Śmigłego od Milionowej. Jeśli w tym momencie zbieracie się do wyjścia z domu, to nie zapomnijcie zabrać ze sobą parasola. Zachmurzenie duże i deszczowo przez cały czwartek się zapowiada. Niewielkie rozpogodzenia możliwe dopiero po południu, ale i to niestety nie jest za bardzo pewne. Termometry pokazują 16 stopni.